Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Kamil Chrostowski, psycholog, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pytanie pierwsze, sam Pan sobie wymyślił, że mam Pana zapytać o to, od czego Pan jest specjalistą. Tak, Panie Maciej, bo pytał pan jak mnie przedstawić. Psycholog, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, od czego specjalista? Ja się szczycę tym, że mówię, że od niczego nie jestem specjalistą, że sam wolę przytaczać specjalistów, aniżeli tytułować się specjalistą. Czy jest bardzo pan szczery po prostu. Tak, bardzo łatwo dzisiaj się takim specjalistą obtytułować, może mogę się nazwać jakimś specjalistą, to nie znaczy, że nim jestem. To, że jestem psychologiem, nie znaczy, że wypowiadam się w imieniu wszystkich psychologów. Tak samo to, że mam na imię Kamil, nie znaczy, że wypowiadam się w imieniu wszystkich Kamilów. Nie? Dobrze, na targach edukacyjnych w Opolu, w CWK, wygłosił pan taki wykład mówiący o tym, co ma wspólnego polska szkoła z rażeniem ludzi prądem. Tak, tak. Polska szkoła jest jakby instytucją, w której, używając pewnej metafory, ale nie do końca metafory, nawet traktując to bardziej dosłownie, uczy nas się, jak kopać innych ludzi prądem. Państwo się zdziwią, jak to możliwe, że nikt sobie nie przypomina, żeby w szkole ktoś nas uczył kopać ludzi prądem. Ja może przytoczę całą, sięgniemy do sedna, do klucza jej historii, skąd wpadłem na pomysł, że co może mieć wspólnego polska szkoła i kopanie ludzi prądem. Otóż, no pytanie do pana na przykład, panie Macieju. Kopnąłby pan kogoś prądem, poraził, gdyby został o to poproszony? Każdy z państwa może sobie to pytanie zadać. Tutaj nawiązujemy do pewnego znanego eksperymentu tak. psychologicznego. Ja, tak? Ja nie pamiętam właśnie nazwiska autora. Tak, to jest tak zwany eksperyment szokowy Stanleya Milgrama. Zastanawiam się, na ile on jest znany. Może szybko go przytoczymy. Proszę sobie wyobrazić, że znajdują państwo w gazecie ogłoszenie w sprawie badań. No bo jest lata 60. w Stanach Zjednoczonych, nawet było wynagrodzenie w postaci 4 dolarów. Wtedy były trochę więcej warte te 4 dolary, aniżeli teraz. Udajemy się na takie badanie. Widzimy, że oprócz nas również są inni ochotnicy, jest druga osoba. W związku z tym losujemy tak zwane, losujemy losy, losujemy rolę, czym będziemy się konkretnie w eksperymencie, w badaniach zajmować. Okazuje się, że nam przypada panu rola tak zwanego nauczyciela, a drugiej osobie rola tak zwanego ucznia. Otóż rolą ucznia jest uczyć się na pamięć szeregu słów, a rolą pana nauczyciela jest tegoż ucznia z zapamiętanych słów odpytywać, sprawdzać, czy dobrze się ich nauczył, a gdyby nie nauczył się ich dobrze, to zaaplikować mu szok elektryczny właśnie o danym natężeniu. Proszę sobie wyobrazić, że ma pan do dyspozycji do zadawania tychże szoków taką zgrabną maszynę, która ma od 1 do 30 przycisków, każdy oznaczony liczbą voltów, od 15 do aż 450 i dodatkowo opisanych słownie, od takich jak lekki wstrząs po niebezpieczeństwo, skrajny wstrząs, a ostatnie przyciski nawet są oznaczone trzema x-ami. Uczeń za ścianą uczy się słów, myli się. Pana zadanie polega na tym, że kiedy się pomyli, aplikujemy mu stopniowo o te 15 V o jeden przycisk zwiększając, zaaplikować wstrząs elektryczny. Panie Macieju, jak daleko by się pan posunął? Jaki wstrząs elektryczny maksymalny? Nie wiem, to jest sytuacja teoretyczna, ale podejrzewam, że to jest od czegoś uzależnione, tak? Na jaką skalę decydowali się ci biorący udział w eksperymencie. Zgadza się. Stanley Milgram, który zorganizował eksperyment, przed eksperymentem jeszcze zapytał zwykłych ludzi, jak daleko ty byś się posunął, który przycisk byś nacisnął. Większość osób badanych odpowiadała mniej więcej 8-9 przycisk, czyli to jest około 120 V. Przypominamy, w Stanach Zjednoczonych to jest napięcie, jakie mamy w gniazdku. I osoby badane przewidywały, że nikt, absolutnie nikt nie odważyłby się zaaplikować tego wstrząsu o napięciu maksymalnym 450 V. A w trakcie eksperymentu to robiono. Natomiast uspokajam, drodzy Państwo, oczywiście cała sytuacja była zaaranżowana. Żaden psycholog nie jest psychopatą, żeby pozwolić na kopanie ludzi prądem. Otóż osoba, która rzekomo otrzymywała wstrząsy, była aktorem, który krzyczał za ścianą przy poszczególnej liczbie voltów, krzyczał to, co wcześniej było. Co to ma wspólnego z polską szkołą? Już tłumaczę. Otóż efekt piorunujący eksperymentu, wynik jest taki, że większość osób badanych
Konkretnie w tym pierwszym eksperymencie 65% zaaplikowała wstrząs o maksymalnym napięciu, mimo iż wcześniej osoba za ścianą wyła z bólu, a później nawet pod koniec już nie odzywała się w ogóle. Osoby badane dalej mimo wszystko ten wstrząs aplikowały aż do 450 voltów. Co to ma wspólnego z polską szkołą? Otóż te osoby badane w zasadzie wykonywały, aplikowały ten wstrząs tylko i wyłącznie w oparciu o polecenia eksperymentatora, osoby przeprowadzającej badanie, która była w pomieszczeniu, polecenia eksperymentatora w stylu proszę kontynuować, eksperyment wymaga, żeby kontynuować. Bo otóż, drodzy Państwo, zaobserwowano, że osobom badanym to nie byli, moglibyśmy powiedzieć, kto byłby w stanie zaaplikować, kopać kogoś prądem, nie był to oczywiście żaden statystyczny margines społeczeństwa, to były zwykłe osoby, zwykli ludzie. I jak zaobserwowano, one nie sprawiały im to wcale przyjemności, wręcz przeciwnie, odczuwały straszliwy konflikt, zdaje się, wewnętrzny, było im źle. Zapytamy, co to za konflikt wewnętrzny. Czy one były w pozycji takiego ucznia w szkolnej ławce, a ten, że tak powiem, prowadzący eksperyment był tym nauczycielem, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Czy u nas to, nauczyciele są sadystami? Nie. To znaczy bynajmniej nie wszyscy, chociaż każdy z nas domyślam się może tam znać jakiś sadystów. Natomiast ten mechanizm, to czego do mnie ma Stanley Milgram, to jest to, że osoby zadawały te wstrząs elektryczne tylko i w oparciu o mechanizm, który się nazywa posłuszeństwo wobec autorytetu. To jest to, czego uczymy się w szkole. Nie myśleć, tylko wykonywać polecenia. Każdy z Państwa zna, ma być może całą masę przykładów z własnego życia, z własnego doświadczenia. Ja pamiętam, nigdy nie zapomnę, w szkole podstawowej, chyba w czwartej czy w piątej klasie na lekcjach przyrody, pani pewnego razu oznajmiła, że teraz za zadanie domowe będziemy mogli przeprowadzić eksperyment. No, frajda wydaje się, nie z tej ziemi, w końcu coś fajnego w szkole, w końcu eksperyment. No i pani od przyrody mówi, że drodzy Państwo, drodzy uczniowie, proszę przeprowadzić eksperyment taki, że mianowicie wlewamy wodę do garnka, wstawiamy na gaz i włączamy ten gaz i czekamy, co się stanie. Nie? No to oczywiście no nie trzeba, nawet uczeń w czwartej, piątej klasie szkoły podstawowej wie, co się stanie. Tego eksperymentu nie przeprowadziłem. Pani na następny dzień pyta, czy odrobiłem pracę domową. Czy wygotowałem wodę? Ja mówię, że nie, ale jeżeli pani nie wie, co by się stało, to ja mogę pani powiedzieć. No oczywiście, oszan od góry do dołu, rodzice i tak dalej, i tak dalej. Masz nie myśleć, nie masz czy myśleć. Rób, wykonuj nie polecenia. Nie uczy myślenia, działamy tylko na tak zwany popych, tak? Tak. No to są konkluzje, konkludowanie Stanleya Milgrama. Co z tym zrobić, żeby było inaczej w naszej szkole? Bo mamy dzieciaka, chcemy, żeby się rozwijały, żeby nie był tylko tym, który podkręca gałkę z prądem. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo faktycznie to, co wszystko tutaj mówię, byłoby krytyką niekonstruktywną, gdyby się nie zastanowić, co można z tym zrobić. I ciężkie pytanie. Nie, to nie jest ciężkie pytanie, dlatego że jest cała masa rzeczy, które można zrobić, tylko tak się zastanawiam, że to nie są rzeczy jakieś trudne, skomplikowane, wyszukane, wymagające specjalistów. To są wielokrotnie rzeczy bardzo proste i mało tego, to są rzeczy, które wiemy, które znamy od dziesiątek lat. Pan Ilicz napisał taką książkę Społeczeństwo według bez szkoły, to były lata 60., 70. Nic się od tamtej pory nie zmieniło. Szkoła polska jak wyglądała, tak dalej wygląda. Możliwości zmiany są, tylko że chyba nikt nie chce... Nikt z nich nie skorzysta. I tu być może powiem coś kontrowersyjnego, że ja jak to wszystko obserwuję, to sobie myślę, że bardzo dobrze, że niech tak dalej będzie, że niech nikt nic nie robi z polską szkołą. Wie pan dlaczego, panie Macieju? Dlatego, że wychodzę z założenia, zadajemy sobie pytanie, co mogą zrobić nauczyciele, co mogliby zrobić ministerstwo. To boi się pan, że nic dobrego nie zrobią. Nie, zrobię... Ja zastanawiam się, czy nie jesteśmy już na tym etapie, że obojętnie co by zrobili, to byłoby lepiej, więc, ale nic nie robią, te zmiany, które są nieistotne. I zastanawiam się, czy najlepszym wyjściem sytuacji byłoby dalej nic nie robienie. To zabrzmi śmiesznie. Dlaczego? Dlatego, że mam takie przeczucie, że znajdzie się w końcu ktoś, że polski system edukacji nie zmieni się od góry, tam z ramienia ministerstwa, kuratorów, z ramienia nauczycieli, tylko zmieni się od dołu, że w końcu ktoś się znajdzie, kto powie, nie ma sensu. A już takie osoby się znajdują. Zdaje się, pani Kinga Jasiewicz z Krakowa, która wytoczyła proces komisji egzaminacyjnej w sprawie matur. Ja przeczytałem kilka dni temu artykuł taki dosyć szeroki o Tomaszu Golobie, żużlowcu, który kończy tam karierę w Grand Prix, był mistrzem świata i czytając to zdziwiłem się, że on ledwo co podstawówkę skończył.
Dalej nie ma żadnego tam wielkiego ale wykształcenia. Jest mistrzem świata, worek medali, pieniędzy w brud. Ale drodzy moi, a to jest znakomity przykład, bo to dochodzimy do pytania, czy w ogóle szkoła jest potrzebna. Drodzy Państwo, co się uczyć? Tak, Thomas Edison poszedł do szkoły w wieku lat 8. Był jednym z najgorszych uczniów. Zadawał nauczycielom niewygodne pytania. Nauczyciel ciągle na niego narzekał, że się nie dostosowywuje, nie wykonuje poleceń, nie odrabia prac domowych, tylko zajmuje się swoimi jakimiś eksperymentami. Już kiedy był mały, lubiał to robić. Pewnego razu Edison usłyszał, jak nauczyciel o nim się wysławia. W wieku lat 8 wybiegł ze szkoły, powiedział, że więcej tam nie wróci. No jeszcze do kilku szkół kilka razy poszedł. Natomiast ostatecznie swoją edukację skończył w wieku lat 10. W tym samym wieku, w wieku lat 10, był już miejscowym specjalistą od telegrafu, co było dalej, żarówka. Ponad 1000 innych wynalazków wszyscy wiemy. A ja dzisiaj słyszę, to jest jeden z moich ulubionych przykładów, często go opowiadam, słyszę, że ale to były inne czasy, no to wtedy tak mógł sobie na to pozwolić. Dzisiaj coś takiego to by nie przeszło, no dzisiaj bez matury, bez wykształcenia nie da rady. Ja sobie myślę, jakie były inne czasy. Edison był samoukiem, nie było wiedzy tak jak dzisiaj, że trzeba nawet nie na wyciągnięcie ręki, nawet na kliknięcie palca, on musiał wszystko zdobywać sam. A dzisiaj całą wiedzę, której wtedy nawet mamy na świecie nie było, mamy w Google'ach dosłownie. Steve Jobs też nie skończył studiów. No jest sama masa takich bardzo wywrotowych tez i nie dlatego kończymy, dlatego, że nam się czas kończy. Będziemy wątek kontynuować w najbliższej przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Kamil Państwu. Krostowski, psycholog, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem w drugiej kawie. Dziękuję.